Właściciel składowiska odpadów, które zaczęło się palić w piątek w Siemianowicach Śląskich, to jedna z osób, wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie tzw. mafii śmieciowej. O tym, dlaczego od 2019 roku, pomimo różnych kontroli, nie udało się rozwiązać problemu, Paweł Jędrusik. O problemach ze składowiskiem odpadów już 5 lat temu Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zawiadomił prokuraturę. W tej sprawie zatrzymano wtedy dwie osoby, w tym właściciela składowiska, który został tymczasowo aresztowany. Opuścił areszt, ma zakaz wyjeżdżania z kraju. Prokuratura zrealizowała z jej udziałem czynności procesowe. Obok tego zakresem postępowania objętych jest ponad 70 innych osób oraz niemal 40 innych składowisk na terenie aglomeracji śląskiej oraz innych miast Polski. Sprawą zajmował się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedsiębiorca składujący odpady był kontrolowany do 2020 roku. Skutkiem tej kontroli było wstrzymanie przez WIOŚ jego działalności. Otrzymał karę finansową w łącznej wysokości 320 tysięcy złotych i został wykreślony z BDO, czyli bazy danych odpadowych, co w teorii uniemożliwiało mu przyjmowanie odpadów. Mimo to pojemniki z chemikaliami nie zniknęły z Siemianowic Śląskich, bo nie wiadomo, kto miałby je usunąć. W tej chwili toczy się spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem miasta Siemianowice Śląskie, który w przeszłości wydał decyzję dla tego przedsiębiorcy. Ona była ważna od roku 2017 do początku roku 2020 i pomiędzy marszałkiem województwa śląskiego, który jest wątpliwość, czy to on powinien być kompetentny do usunięcia tych odpadów. A to spory koszt, bo od 7 do 10 tysięcy złotych za tonę odpadów. Choć od wybuchu pożaru minęły już 3 dni, na miejscu cały czas trwa akcja strażaków. Na miejscu działa obecnie 28 zastępów straży pożarnej i 80 strażaków. Realizujemy działania na pogorzelisku. Obecnie przelewamy teren i przy użyciu ciężkiego sprzętu jeszcze dochodzimy do miejsc, w których może się pojawiać zarzewie ognia. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Jak przekazał wojewoda śląski Marek Wójcik, zabezpieczony został rów michałkowicki, który wpada do Brynicy. Po pożarze do tych cieków dostały się chemikalia i substancje gaśnicze. Wojewoda poinformował również, że nie doszło do skażenia Wisły. W dalszym ciągu zostajemy na rowie michałkowickim, dlatego że w dalszym ciągu istnieje ryzyko przepływania niektórych szkodliwych substancji do Brynicy i Przemszy. Ewentualne wycieki substancji już nie będą w takiej ilości, w jakiej było to w momencie pożaru. Natomiast w dalszym ciągu akcja będzie tam prowadzona. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Prokuratorzy czekają na zakończenie akcji i możliwość wejścia na pogorzelisko.